w pierwsze, kolejne wolne miejsce dla klubu dopuszczę pana czy panią poseł do głosu. Proszę bardzo, pierwsza zabierze głos pani poseł Domicela Kopaczewska, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, rzeczywiście mówimy dzisiaj o ważnym problemie reorganizacji sieci szkolnej w kontekście działań podejmowanych przez samorządy i dziękuję pani poseł Łybackiej za ten temat, który jest nieadekwatny do tytułu, ponieważ brzmiało on masowej likwidacji szkół, co przed chwilą pani minister Berdzik na podstawie danych i faktów udowodniła, że jest inaczej, co nie znaczy, że nie ma problemu. I że ta organizacja sieci szkolnej w różnych samorządach przebiega w zależności od jakości edukacji w samorządzie. Są samorządy, które rzeczywiście w sposób doskonały tę działalność prowadzą, ale są również takie, które wymagają wsparcia. Prawo, w oparciu o które w tej chwili funkcjonujemy, czyli prawo nadzorcze wojewody i kuratora oświaty, który wydaje opinię w sprawie likwidacji szkół, która nie jest wiążąca, świadczy o tym, że samorządy rzeczywiście bardziej odpowiedzialnie podchodzą do tego zagadnienia, ponieważ wśród swoich wyborców dają informację, że to jest ich decyzja, ich odpowiedzialność, to są ich wyborcy i oni będą ich z tego rozliczyć. Natomiast widzę tutaj rzeczywiście istotną rolę kuratora oświaty w tej opinii, która nie jest tylko opinią formalną, mianowicie kurator, wydając tę opinię, bierze pod uwagę wiele aspektów, między innymi to, gdzie dzieci będą kontynuować w naukę, w jakiej szkole, jaka jest tam baza, jaka kadra, jak zorganizowany jest dowóz i czy rzeczywiście te nowe warunki edukacyjne, które proponuje samorząd, są na takim samym poziomie lub lepsze. I w związku z tym pytanie do pani minister. Na ile te standardy dotyczące wydawania opinii są spójne dla wszystkich kuratorów? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy rzeczywiście nie należałoby pomyśleć nad tym, aby te uzasadnienia zarówno uchwał intencyjnych, jak i ostatecznych zawierały te wszystkie elementy świadczące o podniesieniu edukacji? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani poseł, teraz głos ma pan poseł Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość.